Cześć wszystkim, Mateusz z tej strony. Dzisiaj mam do pokazania bardzo fajną stronkę YOLODIS, gdzie możecie sobie wrzucić wasze bitcoiny, ethereum, bitcoiny, czy też doge w interest, czyli w leasing, inaczej mówiąc, będziecie mogli sobie tutaj zarabiać jakieś tam procent od tego, co zarabia kasyno. I tak, mamy tutaj, tak jak już powiedziałem, bitcoina, ethereum, litecoina i doge, możemy sobie za nie grać. No i ja wam tutaj pokażę pokrótce, co i jak tutaj, jak się ruszać po stronie. Zaraz sobie przejdziemy do tego interestu, inwestu, leasingu. Ale tak, mamy tutaj dla przykładu, ja sobie tutaj kranik, a nie mogę wziąć kraniku, bo potrzebowałbym mieć po prostu wszędzie puste konto. No a jak widzicie, mam troszeczkę doży tutaj. No i niestety nie mogę. Ale pokażę wam, jak tutaj się na tym poruszać. No i powiedzmy, ja sobie tutaj odpalę, dla przykładu odpalę wam tutaj na chwilkę jakiś autobet, zobaczymy, jak to będzie szło, zobaczymy w ogóle, jakie jest minimum tutaj, bo jeszcze powiem szczerze, nie grałem, interesowało mnie zawsze tylko tutaj interes, żeby sobie zainwestować, wyrzucić, bo po prostu nie lubię grać, bo wiem, że to jest hazard i tutaj nie ma co z tym się bawić, bo można się naprawdę uzależnić. Ale jeżeli ktoś sobie chce tutaj dla fanu chwilkę pograć, to nie ma problemu. No i jak widzicie, to sobie idzie. No i pokazuje nam tutaj na plus, ile jesteśmy. Obecnie jesteśmy na minus troszeczkę, na plus. No i ogólnie pokazuje tutaj też, ile mamy betów, ile wygranych, ile przegranych. Tutaj pokazuje nasz profit, nasz balans. No i jest tutaj też takie coś jak weekly competition, czyli kto najwięcej obstawi tutaj w danym tygodniu, czyli dla przykładu tutaj pierwsze miejsce, o matko, jaka wielka liczba, ktoś naprawdę lubi tutaj sobie pograć i dużo obstawiać. Ale o, tutaj patrzcie, ciekawe dalej idzie, tutaj jeszcze mamy taką opcję, żeby sobie zmienić czarny, biały. No i dobra, wyjdziemy sobie tylko na plusik. Dobra, jest plus, także nie ma co dalej tutaj ryzykować. Mały plusik, ale jednak plusik, także coś tam do przodu jednak. I idziemy dalej. Tutaj są pokazane wszystkie bety ogólnie ludzi, tutaj kto ile obstawia. Dalej mamy czat, ale to nas nie interesuje. Weekly turnieje weekendowe, czyli tutaj mają pokazane za pierwsze miejsce, kto ile zgarnia tutaj jako nagrodę, czyli tutaj jak widać Satoshi Collector za pierwsze miejsce, jeżeli dalej się utrzyma, to zdobędzie tutaj 157 tysięcy doży, także fajna liczba, bonusy tutaj, jackpot. Ja się powiem szczerze, tym nie interesowałem, jeszcze nie ciekawiło mnie to, nie będę tutaj z tego korzystał, bo to trzeba grać, także to nie dla mnie. Mam tutaj takie coś jak levele, no i tutaj pokazuje nam przykładowo od 7 levelu będziemy mogli wysyłać linki na czacie, będziemy mieli też jakiś tam zwrot z tego, co obstawimy, co ma kasyno. No i tak to wygląda. No i dochodzimy do inwestu. Mamy tutaj pokazane naszą łączną inwestycję w bitcoinach, w doge, bo ja tylko na razie w tych kryptowalutach postanowiłem zainwestować. Może z czasem jeszcze dojdzie tutaj ethereum czy też litecoin, żeby popatrzeć, jak to sobie nalicza. Ale na chwilę obecną, tutaj jak widzicie, wrzuciłem sobie wczoraj albo przedwczoraj troszeczkę bitcoina. Przedwczoraj wrzuciłem, tak. No i na chwilę obecną, jak widzicie, jestem na malutki minus. Tak, można tutaj wyjść na minus, ze względu na to, że to zależy od tego, czy kasyno w danym dniu wychodzi na plus, czy kasyno wychodzi na minus. Bo jeżeli kasyno wyjdzie na minus, to ja tak samo wychodzę na minus. Jeżeli kasyno no zarabia, to ja też zarabiam, bo ja zarabiam jakiś tam procent od tego, co oni sobie zarobią. No i jak widzicie, zainwestowałem tutaj 2078 doży. Na chwilę obecną, gdybym chciał wypłacić, mam tego 2122. No i jak widzicie, wpadło mi 2% ROI. Od kiedy? 11 dni, prawie 2 tygodnie to chodzi, mam 2%, także jestem mega zadowolony. Tutaj też mam prawie też tak samo 2 tygodnie tego bitcoina, troszeczkę leży,
No i na chwilę obecną 0,26% ROI, czyli zwrotu. A to jest jakieś prawie 500 satoshi, no nie? Tutaj też możemy sobie dodać inwestycje, możemy sobie dodać maksa. Doge tutaj chyba nie mogę, mi się wydaje, bo jest tak, jest od 2000 minimalna inwestycja, także tego niestety jeszcze nie mogę. Czekam na przelew, tutaj aż dojdzie sobie oczywiście zainwestuję kolejną sumkę Doge, bo widzę bardzo fajnie wpada. Tutaj statystyki inwestycji. To jest pokazane to, ile zarabia strona. Czyli tutaj, jak widać, był bardzo duży skok. Leci, leci w górę, w górę, w górę, to jakieś spadki. No i tutaj te spadki znowu były, ale jak widać, już odbija. To jest na chwilę obecną na Doge'ach. Zmienimy sobie na Bitcoina. Tutaj ten rynek się bardzo waha. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale widać, że też tutaj tak czy inaczej leci to sobie w górę. Cały czas do góry. Widzicie, ile strona zarobiła. Jest 380-385 bitcoinów, także naprawdę to nie są małe sumy. Tutaj był mega crash na Litecoinie. Naprawdę ludzie mogli wiele potracić. Ale jeżeli ktoś trzyma dalej, tamto nie wypłaca, to już zaczyna wychodzić na bardzo duży plus względem tego, co było tutaj, a co po prostu dzieje się już tutaj. Także to było jakieś 5 miesięcy temu, ten magiczny spadek, ale ludzie już wychodzą na plus. Zaczyna im się to po prostu zwracać. No i Ethereum tutaj też bardzo ładnie sobie rośnie, gdzieś tutaj troszeczkę spadło. Ale ja w Ethereum nie mam nic zainwestowanego, tylko Doge mam obecnie i Bitcoina, także fajnie to sobie tutaj pracuje. Jestem zadowolony, bo tu naprawdę taki procent zdobyć to jest naprawdę fajne osiągnięcie, gdzie na teraz na Staked dla przykładu macie 7% rocznie i też może na Midasie jeszcze powiem, że jest 15% rocznie, też pewnie o tym będzie filmik niedługo o Midasie, bo się bardzo rozwija platforma. Także też pewnie niedługo się pojawi filmik. Mamy też tutaj opcję sobie to wymienić. I przykładowo, jakbym sobie chciał wymienić te 672 doże na Bitcoina, to bym dostał. Jeszcze raz. 672 doże, to bym dostał 16 tysięcy. No to jest niestety troszeczkę za mało. Jeszcze nic nie wymieniałem. Tutaj macie pokazane moje inwestycje, wpłaty. Wróćmy sobie jeszcze tutaj. Strona pobiera sobie 3-4% fee, w zależności od tego, co wymieniamy. Idziemy dalej, mamy referali poleconych. Jest 20% od tego, co on obstawi. Także fajnie. No i to chyba tyle w tym odcinku, także jakby ktoś chciał sobie pograć, lubi pograć, no to oczywiście zapraszamy. Oczywiście wszystkie linki w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania, to w komentarzach. Także dzięki, że obejrzeliście. Cześć wszystkim.